Hejka, moi drodzy, oto akwarium, w którym mieliśmy pozbyć się glonów i wygląda ono na dziś tak, jak widać. Glonów nie ma, ale nic się nie zdarzyło cudownie. Nie został tu podany żaden preparat antyglonowy, nic. Nawet karbo tu nie było wrzucone. I teraz tak, pierwsze trzy dni, było tak, że pierwszy raz zrobiłam podmianę 50%, po dwóch dniach znowu podmiana 50% i tak po dwóch dniach znowu podmiana 50% i tak cztery razy. Od tego zaczęłam. W międzyczasie, jak robiłam podmiany, wydłubywałam łapką glony. Po prostu, jak mi się coś nawinęło, jak ta woda się lała, to po prostu wyjmowałam łapą, żeby tego było mniej. Następnym krokiem było wyłączenie światła na 3 dni. Po tych 3 dniach światło zostało włączone i sytuacja wyglądała o wiele lepiej. O, już było o wiele lepiej. Także glonów nie ma, ale rośliny jeszcze tak średnio zaczęły rosnąć. Może to dlatego, że wyjątkowo na ten weekend nie było na 4 dni włączone światło i to im troszkę dało w kość. Całe szczęście nie mam jakichś roślin strasznie wymagających. A na przykład na Lagenandrze nie zrobiło to większego wrażenia, ale już na tej Lobelii jak najbardziej, bo widać, że Lobelia po prostu już się poddała w życiu. I bardzo Chotonia dostała po łbie. Jak widać, też tylko te górne części zostały, ale Chotonia była bardzo zajęta przez glon, więc to może też dlatego. Wycobrzany. Cieszycie się, tak? No już jedzenie było, nie dostaniecie więcej, trudno. Takie życie. Także, o tutaj, niestety, to są największe ofiary braku światła. Oczywiście Pogostemon nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, że nie było światła, on po prostu jak sobie rósł, tak rósł. I chodziło o to, że po prostu w tym akwarium nie było makro. Od razu jak włączyłam światło po tych 3 dniach, to po prostu dałam makro. Codziennie po 5 naciśnięć. Akurat makro, które miałam na podorędziu, to makro z Plantagener, jakaś taka rzecz, która mi została, więc zużyłam to, co miałam, czyli Plantagenera, i makro od razu przybyło. Po prostu na początku zrobiłam testy, okazało się, że nie ma azotu, nie ma fosforu, nie ma potasu, trzeba wszystkiego dorzucić, dodałam makro red. Praktycznie cały tydzień dodawałam po 5 naciśnięć i po prostu widać, że one to wszystko zżarły bez zająknięcia. A nawet bym powiedziała, że przydałoby im się więcej, bo tutaj jeszcze sytuacja nie wygląda najlepiej, ale też nie chciałam przeginać, bo jak zostawiłam wyłączone światło na weekend, to później mogłyby być znowu problemy. Także jak pojawiają się glony, to najczęściej jest to jakiś tam problem z nawożeniem i najlepiej zrobić od razu reset, czyli robimy dość sporo podmian, jedna po drugiej, żeby wrócić do punktu wyjścia. Jak już jesteśmy w punkcie wyjścia, wtedy robimy testy, sprawdzamy, co tam się dzieje i w miarę możliwości dodajemy. Woda jest kranowa, to nie jest żadna kombinacja, także akwarium można powiedzieć, że jest takie standardowe, podstawowe, takie jak każdy może sobie utrzymać w domu. Żwirek jest normalny, nie jest to aktywne podłoże. I też tak jak mówię, nie dodawane było nawet karbo. Więc to są takie rośliny, które sobie mogą urosnąć. No tylko kwestia światła. Światła tu jest dość sporo, ale to z jednej strony może właśnie jak nie ma nawozu, to wychodzą od razu glony. Więc ma to swoje dobre i złe strony. O tyle dobre, że szybciej wychodzi z kłopotów, ale o tyle złe, że szybciej w nie wpada. Także zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Obstawiam, że następna aktualizacja będzie polegała na tym, że po prostu te rośliny będą rosły trochę lepiej niż rosną teraz, ale i tak się cieszę, bo nie są gdzieś powykręcane. Także nie ma katastrofy, no może w niektórych miejscach jest. Tak, w niektórych miejscach jest, ale ja bym powiedziała, że to jest wszystko do wyprowadzenia. Jak na to, co spotkało ten zbiornik, to jak na dziś bym powiedziała, że i tak jest całkiem nieźle. Jak macie jakieś własne sugestie, jakieś pytania albo problemy z akwarium, to piszcie w komentarzach albo pytajcie, albo dajcie znać. To hej!